W tym odcinku dowiemy się, czym jest myślenie kontrfaktyczne i co możemy zrobić, aby nie przeszkadzało to w naszym szczęściu. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. Trzeba zmienić ten wstęp, bo za chwilę mówimy to samo o naszych perlistych głosach i ciałach. Jak masz taką potrzebę, to sobie zmień. Ja stuknę w dzwonek i powiem, że nasze perliste ciała i gibkie głosy pokazują, gdzie mamy włosy. Dobrze. No, to już zawsze coś innego. Chodzi o to, żeby wybić tutaj naszego widza z pewnych wzorców, które co chwilę ma, żeby pił tą filiżankę rano kawy i żeby zrobił tak ze śmiechu. Spokojnie, jest tyle minut na to pomiędzy wstępem a zakończeniem. Okej. Okay. Panie kochany. Zagadka, uwaga. Muzyczka taka zagadkowa, proszę. Gdybyś był olimpijczykiem, to z czego byś się bardziej cieszył? Ze srebra czy z brązu? O ty. No, z drugiego miejsca czy z trzeciego? Przyjeżdżasz do domu. A jakby już nie złote, to mam w pompie czy srebrne, czy brązowe. Aha, okej, okay, dobra, ciekawe, ciekawe. A ty? Ja bym się bardziej cieszył z... Nie pod publiczkę, Michaszek. Właśnie to zależy od tego, jaki konstrukt myślowy uruchomię. No właśnie, myślenia tak, kontrfaktycznego. Uwaga. Okej, okay, okej, okay, badania pokazują... Jestem zaciekawiony. Większość osób twierdzi oczywiście, że z drugiego. No zajął drugie miejsce. Czyli ale jeżeli już doświadczysz tego i stoisz na tym podium, tak, to drugie miejsce, ludzie są niezadowoleni, a trzeci są zadowoleni. Dlaczego? Tak. Masz jakąś odpowiedź? Nie. Ale cytat mi taki przyszedł ze mnie, no nie? Że nic nie smakuje tak jak złoto, uśmiechnął się hip-hopper. Co to jest? No bo oni mają złote zęby. Aha, suchar. Taki suchar sobie wymyśliłem. Nie, a inna. A, dobrze, ale dobrze, dobrze, dobrze. Nie, dobrze. Bardzo fajne, rzeczywiście jeden że suchar do odcinka. Hip-hopper uśmiechając się. Okej, okay. No dobrze. Srebrni medaliści porównują się patrząc do góry. Kurczę, nie jestem pierwszy. Aha. Gdybym pojechał w lewo trochę szybciej, ściął zakręt, to bym mógł wygrać rzeczywiście. Tak. Jest pełen żalu. A brązowy medalista, uff, dobrze, że jestem na podium. No, no nie? No ale czyli... czwarty znowu do wyższego się porównuje. No a czwarty to ma w ogóle najgorsze. Kurde, no dokładnie, dokładnie, tak, 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 tak. Potem już nie ma takich silnych emocji, piąty, szósty, siódmy. Ale no te pierwsze miejsce... Ale troszkę no to... mam teorii tej kontr... Tak. Jest to związane z myśleniem kontrfaktycznym, czyli tak, jeżeli ktoś jest na drugim miejscu, to jest tak zwane myślenie kontrfaktyczne do góry, z angielskiego upward counterfactual thinking. Upward counterfactual thinking. Nie jestem w stanie powtórzyć, dlatego wsłuchuję się w ciebie. Jak... Czy mamy mniejszą satysfakcję i większe rozczarowanie, dolewamy oliwę do ognia. Kurczę, tak? Gdybym ten... Czy to jest... Polega na tym, że myślimy, co mogłoby się wydarzyć, choć w rzeczywistości się nie wydarzyło. I wpływa to właśnie ta ocena tej sytuacji na nasze emocje i to, że wracamy nieszczęśliwi. Tak? Bardziej nieszczęśliwi niż ta osoba, która się stoi obok nas, jest na trzecim miejscu. Przez to, że taki konstrukt myślowy w tym momencie ustaliliśmy, kontrfaktyczny, że co by było, gdyby te fakty się zmieniły, ale nie dało się tego zmienić, więc przestań się porównywać do tego do góry. Bądź szczęśliwy i porównuj się do siebie. Z wczoraj. Na przykład. I to jest ekstra. Albo w dół ewentualnie, nie, żeby się cieszyć. Aha, no dobra, można by i w dół, ale w ogóle po co się porównywać? No nie, to jest pierwsze, po co się porównywać, no, a po drugie, uciesz się chłopie z tego, co masz. Mogłeś no po co być się 22. Łatwo ci powiedzieć. Jakby ci dentka poszła. 22 może być bardziej szczęśliwy niż ten drugi. No. Właśnie o to chodzi, żeby w życiu. Teraz przejęliśmy to na nasze życie. Tak. Dokładnie jesteśmy jak ten olimpijczyk na drugim miejscu. Tak. Nie? Tak. Że zamiast cieszyć się z tego, co mamy, tak, celebrować, jak daleko zaszliśmy, tak, to wpadamy w pułapkę porównywania się do tych przed nami. Nie? Nad nami. Bardzo ciekawe, że jeżeli ktoś na przykład zarysował samochód, no nie? Bo tak, zjechał sobie skrzyżowanie, ktoś mu tam wjechał, no i no, on może przyjąć mentalność właśnie taką porównywania się do góry lub do dołu. Zero no race. I tak. Dobra. No nie, znowu sobie porysowałem moją nową furę, no bez sensu. Tak. A ktoś... To inny, tą samą sytuację, inny konstrukt myślowy zastosuje, porównanie się do dołu. Kurczę, dobrze, że przeżyłem, no nie? Tak wjechał we mnie, że mógłbym być teraz w szpitalu przez pół roku na rehabilitacji. Hmm? A ja mam znowu konstrukt myślowy, auto jest do jeżdżenia i nie przejmujemy się ryskami. Prawda? Tak, tak. No i patrz, jak wiele zależy od głowy. Dobra, inny przykład. No. Gdybym sobie wybrał inny kierunek studiów, no nie? Na pewno... bym miał teraz lepsze szanse na rynku pracy. Kurczę, no zły kierunek sobie wybrałem, nie? Znaczy, no bo to jest takie... Znaczy w ogóle jest wtedy myśl, co by było, gdybyś sobie sam wybrał ten kierunek studiów, no nie? Bo ilu się budzi po studiach, myśląc sobie, kurde, mama wybrała mi studia, ale faja.
No. Albo żałuję, że nie wyszłam za Marka, a jestem teraz z Henkiem. Gdybym wyszła za Henka, za Marka, to bym była szczęśliwsza. Henku. Ale ruszasz te, bo jeśli przy Henku robi się tak... A ja mogłam wyjść za Zbyszka z kabaretu chrami. No. Ale bo przy... Jeśli urodę mi zmarnowałeś. Jeśli w ogóle przy Henku... Mama Windzia wraca Windzią. Nie, mama Wandzia wraca Windzią. Ale gdyby... Nie no, w ogóle jeśli przy Henku się taka rozmowa rozgrywa, to... No. Nie no. Znowu mam confused pauzę. Dobra, może na tym skończymy, to taki mocny trzeba, żeby wam dało do myślenia. Nie, bo idziesz w takie tematy, stary, że to... Nie porównujmy się i doceniajmy to, gdzie jesteśmy, jak daleko zeszliśmy i nie bądźmy mentalnością tak jak olimpijczyk na drugim miejscu. Bądźmy mentalnością tu i teraz, gdzie jesteśmy i doceniajmy siebie z wczoraj i to, jak daleko zeszliśmy. Nie wszystko zrozumiałem z tego, co powiedziałeś. Ale na pewno masz. Możesz sobie oglądać na tak, ale jeszcze raz, go jeszcze raz. Lub dołączyć do naszej kawiarni, gdzie pojawią się na ten temat dodatkowe warsztaty. Materiały, rozmowy, warsztaty. Zapraszam wszystkich do kawiarni espresso.rtck.pl. Cześć. Kreatywny wstęp. Dlatego totalnie ci ufam. Ja tobie to samo. Pan Jezus ludziom ufał. Nie zaczniemy, dopóki mnie nie przeprosisz. Przepraszam. Masz szczęście, że cię lubię. Mam wielkie szczęście. Bez ciebie byłbym nikim. To jest prawda niezaprzeczalna, ja nawet przez twoje... Czym jest myślenie kontrfaktyczne? No właśnie, czym? Agere kontra? Dobrze. Dobra.